Dzień dobry, Jacek Pożycki, prosto z cieszyńskiego rynku. Dzisiaj rozmawiamy z panem Maciejem Dębiniokiem. W szczytowym okresie roku 2018 on przewiózł ponad 1 000 000 osób rocznie. Gołąb miejski potrafi sam się wyżywić. Nie trzeba go dokarmiać. Nie trzeba go dokarmiać. Były przypadki, że ci dorożkarze wrzucali cegły bądź też kamienie na torowisko. Tramwaj się zatrzymywał, oni wtedy podjeżdżali, przejmowali pasażerów i w ten sposób mogli sobie troszeczkę więcej zarobić pieniędzy. No a nie można wprowadzić jakichś, teraz wykaże się pewnie jakąś ignorancją, ale środków antykoncepcyjnych dla gołębi, żeby ich było mniej? Są środki antykoncepcyjne dla gołębi i one są stosowane... miasto Cieszyn i Czeski Cieszyn wspólnie wystąpiły o dotację na projekt, który miałby w końcu udowodnić, czy przywrócenie takiej linii tramwajowej jest możliwe.